Ogólnie stwierdziłem, że trzeba być superbohaterem. Dzisiaj mam taką wersję i ktoś musi... Wydawało mi się, że ja uratuję tą konferencję jako superbohater. Tutaj widzę, że mamy mocnych zadymiarzy. No i też wiem, że no, jakby Cichy ma swój debiut w klatce, więc chciałem się przebrać tak, żeby po prostu nie wyglądać groźnie, tak żeby on też mógł się poczuć komfortowo. I ogólnie dla rozluźnienia atmosfery przygotowałem też taki mały prezencik dla Cichego. I czy mógłbym pójść na zaplecze po niego? Oczywiście. Uwaga, uwaga, mam coś. Idzie prezent. Chciałbym coś powiedzieć, jedną drobną taką rzecz. Dla Cichego taki duży? Zależałoby mi, Cichy, mam nadzieję, że wykażesz się, że tak powiem, mądrym zachowaniem, ładnie odpakujesz ten prezent. Wiem, że się stresujesz przed pierwszą walką. Jest to twój debiut, ja też się stresowałem, ale wiem, że lubisz takie różne interaktywne postacie z bajki, tak więc ci coś ciekawego przygotowałem. Kobite! Ojej! Bagieto! Oj! Bagieto! Bagieto jedzie! Wegański! I wjechał Bagieta! Kontynuuj! Polski wydaje na ciebie wyrok śmiechu! Cały na biało! O! Postraszył tutaj Middlekickiem. Dobrze, Bagieta, dawaj go! Tu jest ewidentnie za mało ochrony dzisiaj. Dobra. Mamy naprawdę tutaj dobre zoo dzisiaj. Chowaj się, kurwa! No zostawcie to. Bagieta, będziesz miał swój panel. Ja się złapiesz później. Czym on cię oblał? Za kurwie go, kurwa! Dawaj, Bagieta, siadaj, no. Już go... Dobra, Bagieta, uspokoisz się chwilę? Mi się mikrofon rozładował, w pizdu. Zaraz przejdziemy do Kajmanu, spokojnie. Dobra, przepraszam, wymknęło się lekko spod kontroli, ale już wszystko wraca do normy.